problem z dezinformacją jest taki, że ona nasiliła się na pewno w związku z tym, z każdym kolejnym kryzysem się nasila. O tak. Jak pojawiła się pandemia, to była pożywką dla nowych trendów dezinformacyjnych. Kolejne szczepionki, kolejny temat w dezinformacji. Wojna, ogromny temat dla dezinformacji. Osoby z Ukrainy w Polsce, kolejny. Dezinformacja tak naprawdę, jeżeli myślimy o niej jako o celowym działaniu, które jest prowadzone na przykład przez Rosję, chociaż niekoniecznie, ona będzie po prostu próbowała tworzyć trendy i karmić się na istniejących kryzysach. Więc tak, zdecydowanie od czasu pandemii się nasila problem dezinformacji w Polsce i na świecie, ale też nasila się jej rozpoznawanie. Dezinformacja jako taka nie jest nielegalna, przynajmniej jako pojęcie, tak ogólnie rzecz biorąc. Nielegalne jest manipulowanie w reklamach, tak? Nielegalne jest zniesławianie, nielegalne jest pomawianie niezgodne z prawdą. Nielegalne jest fałszywe zeznawanie przed sądem, ale kłamanie jako takie nie jest nielegalne, a ciągle rozumiemy dezinformację tylko jako kłamanie. Dezinformacja jest czymś więcej. Dezinformacja jest celowym wprowadzeniem w błąd w celu wyrządzenia jakiejś szkody. I tu ciągle brakuje nam regulacji. Mamy kodeks dobrych praktyk przeciwdziałania dezinformacji, pochodzący, stworzony na forum Unii Europejskiej, ale to jest prawo miękkie. Następnym krokiem, który zrobiła Unia i który czekamy, żeby się zrealizował, to jest tak zwany Digital Service Act, w którym to zobowiązuje największe platformy społecznościowe do usuwania takiej szkodliwej dezinformacji czy propagandy. Ale właśnie, jest to proces. Zobaczymy, jak zostanie to zrealizowane. I jednocześnie znów jest to jakiś wycinek, tak? To znaczy platformy społecznościowe. One są bardzo istotne, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się dezinformacji, ale dezinformacja rozprzestrzenia się też w innych przestrzeniach w internecie, tak? Ona się rozprzestrzenia na konkretnych witrynach. I tutaj wciąż na razie rozmawiamy o problemie, a nie rozmawiamy o rozwiązaniach prawnych.